Pomyliło mi się ostatnio. Podobnie. Możemy jako tak zostawać uchwałę. Czyli 8-8. Dobra. Możemy przerwać sesję. Też. Paragraf 28. Proszę Państwa, rozpoczynamy kontynuację obrad i teraz tak, w związku z tym, że Pan Burmistrz wyraził zgodę jako tutaj wnioskodawca, inicjator uchwały o wycofanie tego jednego punktu z tej uchwały, czyli punkt zostanie wycofany, natomiast Pan Skarbnik w tej chwili ze swoim zespołem będzie tam tą uchwałę zmieniał. Proponuję przeniesienie punktu 6, na którym żeśmy tutaj przed chwilą dyskutowali, jako punkt 8, czyli przed interpelację wnioski. Po prostu damy Panu Skarbnikowi troszkę czasu na to, żeby wprowadził zmiany w uchwale. I przejdziemy do punktu 7 obecnie, czyli za chwilę 6, tak, i chciałbym tutaj przegłosować tą zmianę porządku obrad. Tak jak Pan tutaj prawnik mówi, musimy to przegłosować bezwzględną większością, tak? Aby zmiana była skuteczna, musi się za nią opowiedzieć bezwzględna większość głosów ustawowego składu. Nie. 50% plus 1. 8 głosów musi być za. Słucham. Proszę bardzo. Ja bym chciał odpowiedź na pytanie. Jak to jest, że jeżeli radny jest nieobecny na sesji, jak chce na przykład kandydować do jakiegokolwiek organu, może, ale musi złożyć zgodę na piśmie. Już Panu odpowiem. Natomiast w tym wypadku no, mamy tylko informację od Pana, że telefon wykonany, że Pan Burmistrz wyraził zgodę i na tej podstawie mamy procedować. Nie jest wymagana zgoda pisemna. W tej sytuacji... Mówię w wypadku nieobecności Pana Burmistrza. Nie ma takiego problemu. Na sesji zastępuje w tej chwili Pana Burmistrza na sekretarz. W innych sprawach też w przypadku nieobecności dwóch burmistrzów ja jestem upoważniony na prawie do wszystkich spraw do zasady w przypadku nieobecności. Można traktować, że to jest nieobecność. To się zgodzę, tak. Tam tylko zaciąganie zobowiązań do jakiejś kwoty. Znaczy powyżej jakiejś kwoty. Panie Włodzimierzu, rozwiane zostały wątpliwości, tak? Dobrze. Słucham? Znaczy nie, bo nie miało. Przerwę, bo my słyszeliśmy, że Pan Sekretarz nie ma takich uprawnień, żeby zmienić ten... Była tutaj konsultacja z Panem. Nie ma takich uprawnień samodzielnie. Skomunikował się z Panem Burmistrzem i Pan Burmistrz podjął decyzję o wycofaniu. Nie, no to właśnie powstaje pytanie, czy można to traktować jako wiarygodne, bo równie dobrze można powiedzieć, że radny nie zapewnił, że wyraża zgodę. Nie, powołuje wtedy forma pisemna. No nie ufamy sobie, bo jest konieczna forma pisemna. I tu budzi wątpliwości. Proszę Państwa, więc albo procedujemy, albo robimy sobie żarty, bo można wszystko do absurdu sprowadzić. Ale przecież to są Panów słowa, że został upoważniony Pan Sekretarz przez Pana Burmistrza. Natomiast jeżeli mamy wywodzić prawo do zmiany tego porządku obrad na zasadzie, że zastępuje Pana Burmistrza i ma takie uprawnienia, to wówczas zgoda Pana Burmistrza nie jest potrzebna, ponieważ Pan Sekretarz ma takie uprawnienia. A jeżeli nie ma Pana Burmistrza, to czy jego zgoda może być tylko w formie ustnej, czy musi być w formie pisemnej? Nie musi być w formie pisemnej. Nie może być telefon. To znaczy, na jakiej podstawie, z jakiego przepisu... Nie ma wymogu formy pisemnej, może tak powiem. Z jakiego zapisu Pan to wywodzi? Z takiego, iż przepisy prawa określają prawa i obowiązki organów administracji publicznej. Jeżeli nakładają jakiś obowiązek, to musi być on formalnie
wykazany w przepisach prawa, natomiast nie ma przepisu, który nakazywałby zachowanie formy pisemnej w tym zakresie. Dlatego nie jestem w stanie go wskazać. Tak jak pan wspominał, przy wyborach osobistych jest taki wymóg uzyskania zgody. Jest to przepis. Dobrze, proszę państwa, myślę, że tutaj pan radca wyjaśnił istotę sprawy. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za zmianą porządku obrad? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym zmieniliśmy porządek obrad na ten, który proponowałem wcześniej. Czyli przechodzimy do punktu obecnie szóstego, czyli podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych do realizacji budżetu obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego. Pan sekretarz będzie omawiał. W latach ubiegłych ta uchwała miała charakter jednoroczny. Na rok 2018 proponujemy zasadniczą zmianę, żeby ta uchwała miała charakter uniwersalny, czyli dotyczyła roku 2018. Jeśli nie będzie żadnych zmian tej uchwale, to będzie również dotyczyła kolejnych lat. To jest jedna podstawowa różnica. I wprowadzamy w związku z tym pewne zmiany, które szczegółowo omawiałem na posiedzeniu komisji, a teraz może powiem te najbardziej istotne. Istotnymi zmianami to jest paragraf pierwszy, ustęp siódmy, punkt pierwszy, który określa inaczej koszt jednostkowej realizacji. Było do tej pory 1/4 całej puli środków, a tu proponuje się 1/6. Druga zmiana istotna, która przez pewną domyślność była wcześniej realizowana, to jest paragraf drugi, ustęp pierwszy, punkt siódmy, realizacja zadań i podkreślone przez jednostki organizacyjne gminy. Kolejna zmiana, również według mnie to jest te zmiany istotne, to jest paragraf trzeci, ustęp trzeci. Projekt musi mieć charakter projektu jednorodnego, który będzie możliwy do realizacji przez jednostki organizacyjne gminy zgodnie z zadaniami, które realizują. Istotna zmiana czwarta, to dotyczy zapisu w paragrafie szóstym, ustęp szósty. Wszelkie spory między wnioskodawcą projektu a zespołem do spraw budżetu obywatelskiego rozstrzyga burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. W ustępie szóstym jest podkreślona rola Rady Miejskiej w zakresie budżetu obywatelskiego. Ostateczna realizacja projektów wskazanych przez mieszkańców nastąpi po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim. Są zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych według takiego stanu prawnego, jaki uważamy za bardziej prawidłowy i taki, który byśmy chcieli zachować w tych nowych zapisach. To są te istotne według mnie zmiany. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę pani Szczepania. Byłam na spotkaniu organizowanym przez pana burmistrza dotyczącym budżetu obywatelskiego, które miało miejsce w Chopinie. Byłam ja, tutaj kolega radny Michał Paśnicki, tutaj też przedstawiciele urzędu. Spotkanie było nagrywane. Wnieśliśmy pewne uwagi, byli też mieszkańcy. Jedną z naszych tutaj uwag podniesioną też w rozmowach z mieszkańcami był fakt, żeby rozszerzyć jakby członków tego budżetu obywatelskiego, tego zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Taką też uwagę tutaj żeśmy zgłosili do pana burmistrza i pan burmistrz powiedział, że to rozważy. Tutaj nie widzę żadnych zmian w tym temacie, jak również
opowiem. Tak, bardzo prosiła. Tak. Ta uchwała nie reguluje tej kwestii. Rozporządzenie. To będzie zarządzenie pana burmistrza. Czyli to nie jest regulowane w tej uchwale. A to czy chciałam zapytać, czy to się państwo w ogóle na tym pochylacie, czy temat... Pochylamy. A to właśnie to było moje pytanie, tak? Ale też dziękuję za przypomnienie, ale gdyby jeszcze pani mogła dopowiedzieć, jakie są oczekiwania. No, na czym polegają te zmiany w składzie zespołu? O co chodzi? To znaczy, żeby większość była mieszkańców, przedstawicieli mieszkańców i może, ponieważ bardzo dużo w zespole jest osób, które pracują w podległych, po prostu urzędowi, w jednostkach podległych urzędowi, tak? Dlatego myślę, że jednak ten budżet byłby bardziej obywatelski, gdyby to jednak mieszkańcy nie podlegli wprost decyzjom, tak, podejmowali decyzje, tak ja uważam, tak, a myślę, że mieszkańcy są chętni, to nie to, że nie są chętni, bo tak w rozmowach tutaj przekazują, tak? Pan sekretarz jeszcze. To znaczy, ja nie chcę dyskutować na temat ten, bo nie do końca bym się zgadzał z takim sposobem, dlatego, że dla mnie ten zespół powinien być zespołem merytorycznym, przede wszystkim merytorycznym, oczywiście przy kontroli społecznej, zgadzam się, natomiast no nie widzę potrzeby, żeby to była większość mieszkańców, ponieważ chodzi o to, żeby takie projekty dopuścić do głosowania, a później na nie głosować, które są zgodne z przepisami też prawa, to żeby nie było ingerencji na przykład pana burmistrza, o której czytałem. I wydaje mi się, że zgodziłbym się, że może jest za dużo pracowników jednostek podległych. Ja bym też był za tym, żeby to niekoniecznie tam musiało być. Często są to osoby dublujące się swoimi zadaniami. Więc jeśli ktoś będzie jedna osoba od kultury, to według mnie na przykład by wystarczyło. Będziemy na ten temat z panem burmistrzem rozmawiać i w ten sposób, żeby jakby uszanować również te głosy społeczne ze spotkania. Dobrze, za to bardzo serdecznie dziękuję, bo rzeczywiście o to wnosili mieszkańcy. I chciałabym jeszcze tutaj poprosić, nie wiem, czy państwo też to rozpatrujecie, czy nie, podniesiona też została kwestia, której też tutaj no, nie ma w tym dokumencie rozwiązanej. Co w przypadku, jeżeli będzie złożony podobny projekt, albo nawet taki sam, o takim samym zakresie, i czy wtedy będziemy dążyć do, nie wiem, rozmów tych dwóch projektodawców, co teraz też się zdarzyło w tym budżecie obywatelskim, który miał miejsce. Jak zamierzamy ten problem rozwiązać? Czy dalej on pozostanie tak rozwiązany, jak w tej chwili? Czyli uważam, że to jest pole działania tego zespołu. Ale jeżeli mogę tylko powiedzieć, że w tym okresie, który teraz to miało miejsce, to taka sytuacja się zdarzyła, że był ten sam projekt złożony przez dwóch projektodawców. Właściwie no, zespół nie bardzo się wypowiedział, tak? Odpowiem w ten sposób. Dla mnie to nie jest kwestia, kto jest autorem projektu. Ważne jest, dla mnie, ja mówię w tej chwili bardzo osobisty, swój własny pogląd. Ważne jest, żeby ten projekt był przegłosowany, a później dobrze zrealizowany. To jest najważniejsze, ponieważ tak naprawdę to ci mieszkańcy, którzy biorą udział w tym głosowaniu, te 30% mieszkańców, którzy weźmie udział w głosowaniu, oni są tym najważniejszym podmiotem, tak? Bo oni dokonują wyboru trochę zamiast państwa, tak? Bo radni później to mają według tej umowy społecznej to przyklepać i przegłosować. I oni są najważniejsi. Autor projektu, no, zbierze jakąś tam gloryfikację, dlatego że to właśnie jego był projekt, że on to wymyślił, ale no, według mnie to najważniejsi są ci głosujący. Więc bym nie podkreślał tych niuansów, kto był pomysłodawcą czego, tylko który projekt wygrał i no w tej chwili wiadomo, zwycięzcami są OSP, Centrum Sportu i Rekreacji, tak? W tym sensie, że tam jest to realizowane. Inny ciężar ratunkowy bym w tej sprawie trochę ważył. Znaczy ja rozumiem, tylko chciałam powiedzieć, że ponieważ taki przypadek miał miejsce, więc... Ale tak dzisiaj w sprawozdaniu pana burmistrza była mowa, że właśnie ten przypadek, bo mówimy o Tymunie. Tak. No i do końca czerwca nastąpi dostawa i montaż trybuny sportowej. Ale ja nie podnoszę tego, ja się bardzo cieszę, jak najbardziej. Ale... Tylko może być taka sama sytuacja, będzie dotyczyła jakiegokolwiek innego projektu, czy niesłuszne byłoby doprowadzić do spotkania projektodawcy, tak? I może... Rola zespołu. No. To znaczy, rola zespołu do spraw budżetu. Ja nie jestem na zespole. My w tej uchwale no, takich rzeczy nie będziemy, bo my i tak nie jesteśmy wszystkiego w stanie przewidzieć. Ona się, ta uchwała kształtuje po raz trzeci, tak? Po raz trzeci państwo ją podejmują po doświadczeniach lat ubiegłych.
bo wiemy, że gdzieś były dziury i można coś poprawić. Jeszcze jeśli mogę tutaj dodać, co, jaki też się podnieśli temat oprócz tego, ponieważ mam również temat, żeby wyniki było na bieżąco podawane. Wiem, że w innych gminach tak jest, są one podawane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego i taka możliwość też istnieje, jeśli chodzi o programy, które służą też do głosowania. Nie musi to być oczywiście, nie wiem, w ciągu, nie wiem, 24 godzin, może to być, nie wiem, w ciągu 2-3 dób, ale żeby takie było, taka możliwość istniała, dlatego że to będzie służyło przejrzystości. I tutaj również, to już mój kolega radny wniósł o to, żeby tutaj KSM, żeby tutaj mogły być projekty realizowane na terenach Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a tego też tutaj nie widzę, to oddam głos, może tak? Proszę bardzo, pan Sucha. Tutaj w tym regulaminie zaniepokoiło mnie kilka rzeczy. Jedną uważam z ważniejszych, jest to zapis, że środki mogą być rozdysponowane na jeden projekt w kwocie, czy tam w proporcjonalnie 1/6. Do tej pory to było 1/4. W pierwszym regulaminie było to bez ograniczeń. I teraz tak, obniżając ten ułamek, on jest coraz niższy. Kwota w budżecie obywatelskim nie wiemy, jaka będzie. Czy to będzie na poziomie zeszłego roku, czyli 400 tysięcy, czy na poziomie 500 tysięcy. Tak, załóżmy, że będzie to 400 tysięcy. Teraz dzieląc to przez 6, otrzymujemy kwotę 66 tysięcy. Moim zdaniem, wprowadzając taki zapis do tego regulaminu, powodujemy, że większość projektów, którzy by mieszkańcy chcieli, czyli na przykład trener osiedlowy, na przykład te wszystkie pierwsze chyba 3 wnioski były na kwotę większą niż 66 tysięcy. Czyli trenera osiedlowego już nie będzie. Musimy się wsłuchać w głosy mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy chcą, żeby właśnie takie projekty były realizowane, nie możemy je ograniczać. Nie możemy w ten sposób taki zapis regulaminu powoduje, że większość mieszkańców nie będzie miała prawa głosu, bo będą projekty mniej ważne dla mieszkańców realizowane. Czyli to będzie takie wyrzucanie pieniędzy w błoto, można powiedzieć. Dziękuję bardzo. No nie zgadzam się z panem. Dlatego, że jednak jeśli mówimy o trenerze osiedlowym, to jeśli przyjmiemy teraz jednorodność projektu, to trener osiedlowy mieści się w granicach 50 tysięcy, czyli to 66 jest dobrą kwotą. Chcę powiedzieć, że przy realizacji, przy realizacji trenera osiedlowego występują naprawdę problemy. Występują problemy związane ze współpracą koordynatora z jednostkami organizacyjnymi. Dzisiaj dostałem maila z biblioteki, akurat na spotkaniu organizacyjnym wydawało mi się, że tam będzie jak najmniej napięć. 24 z tej informacji wynika, miała być organizowana kolejna wycieczka, pierwsza została odwołana. Ja uważam, że ten zapis dotyczący jednorodności, dotyczący tych projektów takich, ja bym to nazwał właśnie jednorodnych, jest dobrym zapisem i kwota 66 tysięcy jest kwotą dobrą, dlatego że będzie więcej jednostek mogło z tego skorzystać, czy pomysłodawcą. Co myśli, szkoły, przedszkola? No w tym roku akurat niektórzy bardzo, bardzo byli zadowoleni, że szkoły i przedszkola nie wygrały, no ja akurat nie byłem zadowolony. Ale mam nadzieję, że właśnie szkoły i przedszkola... Przepraszam bardzo, jedna osoba mówi, druga osoba słucha, a później się zamieniamy rolami. A przewodniczący udziela głosu. Teraz głos zabiera sekretarz. Że w roku 2018 właśnie ta oświata, która ma bardzo duże potrzeby, trochę nawiązuje również do pytania dotyczącego spółdzielni mieszkaniowej. My na terenie naszych jednostek mamy jeszcze mnóstwo różnych pomysłów, różnych potrzeb, że najpierw zrealizujmy to, co jest u nas ważne, istotne, ponieważ ilość pomysłów w Konstantynowie, no to jest tam ponad 20 różnych pomysłów, które możemy realizować, bo pamiętajmy, realizujemy to w ramach budżetu gminy. To nie są ekstra pieniądze dane nam przez kogoś, przez bogatego wójka, tylko to są pieniądze wypracowane w ramach budżetu. Więc realizujmy przede wszystkim zadania własne gminy na terenach gminy. Dziękuję. Teraz pan Jędrasik. Ja chciałem się zapytać, przepraszam. Za moment. Nie widziałem, że kolega przemówił.
Znaczy ja tutaj... Kolega podnosił rękę. Za chwilę udzielę głosu. Z obawami słuchałem pana wypowiedzi, pani sekretarz, ponieważ ten budżet, pozwolę sobie przypomnieć, ma nazwę obywatelską. I on nie ma służyć nadrabiania zaległości czy zaniedbań, które powstały w wyniku wielu lat i nieinwestowania w pewne obszary, które są w gestii finansowania przez samorząd. On ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, których władza niestety nie zauważa. I tych potrzeb jest też masa, ale pan, znaczy ja to odbieram w ten sposób, że chcecie jakoś sterować, żeby przy pomocy budżetu obywatelskiego, czyli z pieniędzy, którymi teoretycznie dysponują mieszkańcy, były realizowane zadania, o których wy zapomnieliście. Już? Tak. Znaczy, no znowu się z panem nie zgodzę, bo ja uważam, że na przykład aktywizacja społeczności lokalnych, aktywizacja szkół, przedszkoli, czyli jeśli uczniowie razem z rodzicami zrobią to, co dwa lata temu zrobiło gimnazjum, gdzie wygrało, to chyba jest coś pozytywnego. To nie jest zastępowanie tego, co my nie robimy. Nie na wszystko mamy pieniądze, państwo jeszcze lepiej wiedzą niż ja. Musimy coś wybierać. Natomiast przez tą aktywność społeczną, a również tak jak się zorganizowali na przykład strażacy, bo to tylko pochwalić, jak oni się zorganizowali, można pochwalić, jak się zorganizowało środowisko sportowe. I szkoda, że było to pęknięcie pomiędzy dwoma klubami, które rywalizowało, kto jest ważniejszy i czy jej pomysł będzie realizowany w zakresie trybuny. Szkoda, bo lepiej gdyby to działać razem, niż tutaj próbować powiedzieć, kto jest ważniejszy, żeby kto ma lepsze pomysły. Jeden klub miał dobry pomysł i drugi klub miał dobry pomysł. I ja bym szedł w tą stronę. Tak aktywizować może i KAS, i włókniarz, bo oni się razem spotykają na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji. Niech w roku 2018 razem zagłosują na wspólny pomysł. To co jeszcze raz powtarzam. To nie jest istotne, czyj to był pomysł, tylko czy ten pomysł wygrał. Ile miał głosów? Proszę pan Kowalczyk. Panie sekretarzu, zaniepokoiła mnie pana wypowiedź, bo stwierdził pan, wszyscy słyszeliśmy, że pan prezes Masiaj nie dogaduje się z jednostkami organizacyjnymi. Ta kwota to nie była 50 tysięcy, tylko co pamiętam, to było 90 tysięcy. Na samego czy starego terenu na 50. Ale nie no, cały wniosek do budżetu to 90 tysięcy, cały projekt. Cały projekt 90 tysięcy. Więc tutaj jest takie podejrzenie, że trener się nie dogaduje, prezes się nie dogaduje, więc zróbmy tak, że 1/6 budżetu będzie można i będziemy problemy się pozbędziemy. To, że się ktoś nie dogaduje, to nie znaczy, że się nie dogada. Trzeba rozmawiać po prostu i nie postępować w to, że 1/6 wprowadzamy. Na przykład chodnik na Sucharskiego. Ja złożyłem wniosek o chodnik na Sucharskiego. 500 osób na ten chodnik głosowało, bo to dużo. Mało brakowało, żeby ten wniosek też przeszedł. Teraz już nie złożę tego wniosku, bo kwota 60 tysięcy będzie za mała, żeby na przykład naprawić ten chodnik tak jak należy, żeby ludzie tam nie krzywdzili się. Więc te zapisy tutaj, no uważam, że odbieramy mieszkańcom możliwość wyboru. I mieszkańcy dokonują tych wyborów, a nie my zapisami w regulaminie. Bo to jest taka socjotechnika i to niewłaściwa socjotechnika. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Paszyński. Jako członek zespołu do spraw budżetu obywatelskiego jestem zawiedziony trochę, że tych zmian nie przedyskutowaliśmy na posiedzeniu zespołu. Teraz niestety musimy ten temat tutaj no, rozwijać. 1/6 no to no, zarys taki widzę, że no, chcecie po prostu te większe projekty typu na przykład takim sztandarowym przykładem, który mógłby być zrobiony z budżetu obywatelskiego jest boisko na ulicy Sucharskiego, który jest własnością spółdzielni. Tak? Ja też o to walczę, żeby nie ograniczać terenu inwestycji w ramach budżetu do terenu gminy. Tak? No i widzę, że kolejny raz, mimo że mówię, no sprawdzałem, jak to wygląda w Aleksandrowie, tam projekty w ramach budżetu mogą być realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowej. U nas po raz kolejny, no tutaj ta moja uwaga nie zostaje uwzględniona. Co do rozporządzenia, zarządzenia burmistrza w temacie składu osobowego, też powinniśmy to przedyskutować na zespole. Dlaczego burmistrz znowu nas swoim zarządzeniem postawi przed faktem dokonanym?
jestem zwolennikiem tej opcji właśnie, żeby więcej było mieszkańców. Chętni zawsze się znajdą. To nie jest problem. Ostatnio było z tymi chętnymi może słabo, bo było chyba 4 chętnych i wszyscy 4 weszli do zespołu, ale ja mam sygnały od mieszkańców, że mi chętnie takie zespole usiądą. I niech oni stanowią większość, a nie urzędnicy, którzy no, pewne projekty, które nie są wygodne dla miasta, typu licznik zagadłuchu, no po prostu na tym zespole są większością głosów urzędników i burmistrza po prostu odrzucane, no więc proponowałbym w przyszłości, bo też jestem tak troszeczkę no stoję w kropce, czy po prostu z tego zespołu nie wystąpić, no bo mówię, jestem już trzeci, budżet rusza, te zmiany w tym całym regulaminie zajmują gdzieś w kierunku otwartości, ogólnodostępności, no w kierunku przeciwnym, no, zamykamy się. No. Ja wiem, że szkoła się potrafi dobrze zorganizować, ja wiem, że strażacze się potrafią dobrze zorganizować, no ale no, postawmy na mieszkańców, no. I na ogólnodostępność, no. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, proszę Państwa, chciałam tylko zapytać, czy z tych spotkań są robione protokoły? Z tych spotkań dotyczących budżetu obywatelskiego, bo o to, żeśmy wnosili jako radni, kiedy pojawiły się problemy z dużym projektem, tak, żeby te spotkania były protokołowane, wtedy nie pozostawiałoby żadnych wątpliwości. Jakie są ustalenia? O tych spotkaniach dotyczących chociażby projektu z budżetu obywatelskiego, takiego jak teren osiedlowy. Czy takie protokoły są, Panie Sekretarzu? Nie zespołu. Tutaj pan sekretarz mówi o jakichś problemach, tak? Ja nie wnikam, po której stronie one są. Myślę, że gdyby był protokół i ustalenia jasne z konkretnego spotkania, wtedy byłoby nam łatwiej wszystko. Ale nie można? Proszę. Ale nie przeceniajmy tych rzeczy. Jeśli są tego typu spotkania konsultacyjne, to rozumiem, że to są spotkania konsultacyjne, które nie mogą zobowiązywać na przykład do pana burmistrza do wykonywania. Jedna osoba na sali coś powie i pan burmistrz, no nie rozumiem. Nie, przepraszam, nie do tego sekretarzu, ja już panu o co chodzi. Chodzi o spotkania konsultacyjne typu pomysłodawcy, a te jednostki, które realizują projekt, czy są protokołowane? Typu na przykład, nie wiem, biblioteka, centrum, pomysłodawcy. To, co mieliśmy to spotkanie, było to wzbudzało tyle emocji, że tu i telewizja była. To spotkanie było protokołowane. Protokół podpisał zarówno autor projektu, jak i przewodniczący, czyli burmistrz Pipiński, i ja podpisywaliśmy. Tak, ten protokół podpisywaliśmy. Ustaleń dotyczących realizacji terenu osiedlowego. Natomiast no, w innych sytuacjach nie było takiej potrzeby, bo nie było problemów w zakresie komunikacji autora projektu z realizatorem. Ja mam prośbę, panie przewodniczący, ponieważ cały czas się uczymy tego budżetu obywatelskiego. I wiadomo, że pieniądze publiczne wydać nam jest niełatwo. Nie mamy też za dużo. I w tym celu prosiłabym, żeby te spotkania jednak były protokołowane, tak? Te wszystkie, które dotyczą uzgodnień chociażby z koordynatorem projektu, tak? Ponieważ znowu się pojawiają problemy i ja nie dochodzę, po której stronie te problemy są, ale jeśli będą z każdego spotkania konkretne ustalenia i jedna i druga strona się z nich wiąże, to być może unikniemy tych problemów. Powiedziałem, że ze spotkania, w którym uczestniczyłem z burmistrzem Pipińskim, uczestniczyli również dyrektorzy szkół, uczestniczyli dyrektor biblioteki, wicedyrektor MOK-u, jest protokół. Ale potem były jeszcze jakieś spotkania, czy już nie było? Nie było potrzeby spotkań innych. Znaczy, nie było, spotkanie tak. Może być protokołowane, jeśli na przykład ja uczestniczę, tak? Jeśli jest spotkanie pomiędzy autorem projektu, koordynatorem tego projektu, a dyrektorem szkoły, no to już są spotkania robocze. Ale myślę, że gdybyś może uregulowali. Ale w jakiej, do czego zmierzamy? No bo teraz tutaj pan sekretarz powiedział, że znowu się pojawiły jakieś problemy, tak? Pojawia? Może tak. Problemy to się pojawiają wszędzie. Cokolwiek się robi, to są problemy. Problemy zawsze można rozmową, wspólnymi ustaleniami usunąć. Problem dotyczący projektu trenera osiedlowego, co państwo tutaj cytują, że on nie będzie mógł być realizowany. Ja uważam, że będzie mógł być realizowany, jak tylko mieszkańcy przedpuszczą do 65 tysięcy. Nie w tej formie bardzo rozbudowanej, bo ta forma bardzo rozbudowana o bibliotekę,
o te wycieczki, no może wymyka się spod kontroli tego wszystkiego, dlatego że projekt dotyczący trenera osiedlowego w szkołach będzie realizowany do końca września. Czyli jest duży natłok teraz działań, które występują jednocześnie, tak? Nie wiem, czy ja już mówię trochę poza tematem. Ja myślę, że kwestia protokołowania spotkań i tak dalej, to przede wszystkim na zespole trzeba ustalić i zespół generalnie powinien wymóc jakby na protokołowanie tych spotkań. To dziękuję Panie Przewodniczący za tutaj poparcie, bo jednak też uważam, że unikniemy problemów, chociażby na przyszłość, tak? Bo my też nie wiemy, jakie problemy będą na przyszłość, jakie będą projekty, ale takie ustalenia nam wszystkim pozwolą iść do przodu, tak? Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej pytań, przystępujemy za chwilę do głosowania. Jest to projekt uchwały numer 34 łamane przez 277 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji budżetu obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Tym samym większością głosów przyjęliśmy uchwałę. I przechodzimy do punktu 8. Jest to podjęcie uchwał w sprawie nadania nazwy ulicą w Konstantynowie Łódzkim pod punkt A i poproszę pana Piotra Szefera. Szanowni Państwo, projekt dotyczy nadania nas dwóm ulicom. Pierwsza to droga oznaczona w planie miejscowym symbolem 4KDD. Biegnie od ulicy Wierzbowej równolegle do ulicy Klonowej i obejmuje działki 292 przez 5, 292 przez 12, 293 przez 2, 294 przez 2, 295 przez 5 i część działki 296 przez 7. Zgodnie z załącznikiem graficznym numer 1. Właściciele działek przyległych do tej drogi proponują nazwę ulica Grabowa. Drugą nazwą, drugą drogą będzie to ciąg pieszojezdny oznaczony w planie miejscowym symbolami 3KPJ i 4KPJ, biegnie prostopadle do ulicy Klonowej na wysokości numeru 51 w kierunku wschodnim. Obejmuje część działki 273 przez 2 zgodnie z załącznikiem graficznym numer 2. W przyszłości będzie łączył ulicę Klonową z ulicą Świerkową. Proponowana nazwa ulica Orzechowa. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Proszę pan Michał Kośnicki. Ja mam takie pytanie techniczne. Czym się różni ciąg pieszojezdny od drogi? Ponieważ po doświadczeniach tam z ulicą Nadrzeżną, tam byłem wczoraj na tej ulicy oficjalnej Orzechowej. Rzeczywiście jest bardzo wąsko, tam są działki z pytania. No. Jak to docelowo będzie wyglądało, tam wjazd ewentualnych tam pojazdów tonażowych, czy to tam nie będzie znowu konfliktować jakoś mieszkańców? No, ciąg pieszojezdny na pewno różni się parametrami, czy konkretnie szerokością. Tutaj no, nie mam akurat linijki, ale on, ten ciąg pieszojezdny nazwany ulicą w przyszłości Orzechową ma około 7 metrów, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów aż takiego ruchu, żeby tu jakieś kolizje mogły wystąpić. Poza tym ten ciąg pieszojezdny w przyszłości przedzielać będzie ulica Grabowa, a kończyć się będzie ulicą Świerkową, o innych zupełnie parametrach. Minimum dla ciągu pieszojezdnego jest 5 metrów.
No to tutaj jest więcej, bo tu jest więcej. Czyli tak nie będzie w ogóle chodnika, tylko będzie... Tylko będzie pieszojezdny, no, czyli będzie mieszany, mieszana komunikacja. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania za chwilkę. Jest to projekt uchwały numer 34/278/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Konstantynowie Łódzkim. Mamy dwa załączniki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. I mamy teraz podpunkt B, to jest o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. Dobry pan Zachański, to ja może przedstawię. Celem przedstawionego projektu uchwały jest zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku, obejmująca teren po północnej stronie ulicy Józefów. Wskazany w załączniku teren w obowiązującym planie miejscowym przeznaczony jest pod zieleń naturalną. Zmiana planu ma umożliwić wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, przynajmniej na części, wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Opracowaniem zmiany planu objęty będzie teren około 11 hektarów. Głównym argumentem do wprowadzenia zmiany planu są wnioski właścicieli nieruchomości, którym obowiązujący plan uniemożliwia racjonalne nimi gospodarowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę pan Włodzimierz Jędrasik. Ja w kwestii technicznej chciałbym się dowiedzieć, czy na pewno jest właściwy numer uchwały i data podjęcia tej, którą zmieniamy. Ponieważ numer uchwały kończy się 08, natomiast data uchwalenia 2009. A jak wiemy, ostatnie dwie cyfry w numerze informują o roku podjęcia uchwały. No ja muszę to sprawdzić, bo to nie pisałem tej uchwały, tego projektu uchwały, ale mogę za chwilę sprawdzić, przejdę tylko do referatu. No, ale gdyby jest... to bym prosił. Tak? Tak. Ja pójdę sprawdzić za chwilę. Pierwszy. Proszę? Pierwszy. Dobrze, za chwilę będę. Numer 22/280/08 Jaki jest numer uchwały poprzedniej? Nie, 246. Albo 08, albo 2000. Albo ostatnio przyjechał, albo... Przez 08. Już. Pan radny Jędrasik ma rację, tutaj powinno być z dnia 29 kwietnia 2008. Była pomyłka. Czyli w trakcie była pomyłka. Jeszcze jakieś pytania dotyczące uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jest to uchwała numer 34/279/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa
Kuckiego i mamy tutaj uchwała zawiera jeden załącznik. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. Pan skarbnik. Jeżeli chodzi o wszelkie inicjatywy zmian w projekcie uchwały budżetowej. Ja tu się tutaj się upieram, tylko żeby to wszystko było zgodnie z przepisami sprawy. Tak? Będzie. Będzie. Jest. Ja tylko zadałam pytanie dlatego, że ponieważ kolega złożył wniosek formalny, to nie wiem, czy nie ma potrzeby, żeby go po prostu poddać pod głosowanie, ponieważ być może ja czegoś nie wiem, to bardzo proszę, żeby pan tutaj mecenas nie poprawił. Bo ja też chciałabym, żeby było wszystko zgodnie z prawem. Bo to jest wniosek formalny. Kolega złożył wniosek formalny, nie o autopoprawę. Ja uważam, że nie ma potrzeby głosowania tego wniosku formalnego, jako że inicjatywa uchwałodawcza leży w rękach burmistrza i on ten punkt wycofał, wobec czego wniosek jest bezprzedmiotowy. Ale na podstawie czego? No właśnie, ale... Wniosek jest bezprzedmiotowy, nie ma tego punktu. No. Proszę bardzo, pani Jadwiga Czekajewska. Ja mam jeszcze pytanie, czy w związku z powyższym nie musi procedować Komisja Finansów i Budżetu? Opinii. To nie jest autopoprawka. No i ja tylko pytam, tak? Ponieważ... Tak jak tu koleżanka mówi, żeby wszystko było zgodnie z prawem, tak? Żeby nikt nie zakwestionował, bo później przychodzi czas wakacji, żebyśmy się gdzieś tam nie szukali. Bo myślę, że nie ma takiej potrzeby, skoro już tyle czasu poświęciliśmy, to żeby to było zgodne z prawem. Dobrze, tutaj zgodnie z tym, co pan mecenas mówi, ogłaszam przerwę i tutaj pan Andrzej za chwilę zwoła Komisję Budżetu i Finansów. Tak? Mogę tylko zapytać, przepraszam, że przerwę. Proszę bardzo. Czy traktuję, że to rozumiem nie jako wniosek, tylko jako autopoprawkę? Tak. A, czyli wniosek kolegi jest... Nie. Jest bezprzedmiotowy, ponieważ do tej autopoprawki wycofano ten punkt. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, ogłaszam posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Jeżeli Państwo chcą zostać, będzie to komisja otwarta. Proszę Pana Skarbnika o przedstawienie projektu zmian w budżecie. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w związku ze złożoną ustną autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017. Autopoprawka została złożona w dniu dzisiejszym przez pana burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Dotyczy zdjęcia z zapisów uchwały z paragrafu drugiego kwoty miliona złotych. W wyniku tej zmiany zostały wprowadzone, został przeprocedowany nowy projekt uchwały. Przed chwileczką Państwo taki projekt otrzymaliście. Ze zmian, które z tego powodu wyniknęły, zostały wprowadzone następujące zapisy. Paragraf pierwszy pozostaje w takim samym kształcie, nic się nie zmieniło w stosunku co do pierwotnego wzoru projektu.
Paragraf drugi ulega zmianie. Ulega zmianie również zapis paragrafu czwartego, czyli zostaje on zupełnie wykreślony. Paragraf drugi również zostaje zupełnie wykreślony i zostaje wykreślony ze starej uchwały paragraf numer 7. W uchwale po zmianie mówimy o zwiększeniu dochodów i wydatków per saldo o kwotę 240 059 zł. W zakresie zadań własnych zwiększenie dochodów o 231 659 zł. W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumienia z innymi JST 8 400 zł. Wydatki per saldo ulegają zwiększeniu o 240 000 zł 59 zł. W zakresie zadań własnych 231 659, w zakresie zadań realizowanych z innymi jednostkami JST w drodze porozumień 8 400 zł. Paragraf trzeci i czwarty pozostają bezzmienne w treści, zmienia się tylko zapis dotyczący odniesienia do paragrafu drugiego. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy państwo mają pytania? Jeszcze jeden jest błąd zauważyłem. W paragrafie czwartym, w związku ze zmianami, o których mowa nie w paragrafie trzecim, tylko w paragrafie drugim, się przekopiowało. Czyli trzeci na drugi. W paragrafie czwartym, tak? W paragrafie czwartym. Trzeci na drugi. A ja mam dobrze, w paragrafie drugim. Tak. Proszę bardzo. W wyniku. Ale pan skarbnik skończył zmiany. No, tak. Proszę, pytanie. Znaczy, chciałem zapytać, chodzi mi o zmianę budżetu po stronie wydatków majątkowych. Nie wiem, może się mylę, może mnie państwo poprawią. Może mnie państwo poprawią, a mianowicie widzę tutaj takie nowe zadanie. Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ulicy Daszyńskiego na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Narutowicza. To było, czy jeszcze jest nowe zadanie? Tutaj w tym załączniku się nic nie zmieniło. Załącznik, który uległ zmianie, to jest załącznik wydatkowy. Tam zostały wykreślone wydatki związane z 1 000 000 zł na obsługę śmieci, czyli rozdział 900 ulega zmianie. Został wyrzucony załącznik dotyczący przychodów i rozchodów i załącznik dotyczący śmieci. Dobrze. Nie, to nie było uwzględniane. Nie, w tej poprawce tego nie ma. Czyli to jest ta uchwała plus ta poprawka, która została przedszkolna wprowadzona. Czyli do tego trzeba będzie jeszcze to dołożyć. Dobra, czy państwo mają jeszcze pytania? Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały z tymi dwoma autopoprawkami? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz wstrzymując. Cztery się wstrzymały. Dziękuję. Poproszę jeszcze pana skarbnika o zmianę w UPF-ie w związku z tą autopoprawką. Szanowni państwo, kolejny projekt, który dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej w wyniku autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej budżet. Konsekwencja tej zmiany, czyli wykreślenia kwoty 1 000 000 zł po stronie przychodowej i po stronie wydatkowej, dokonał również zmian w części dotyczącej załącznika numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj, proszę państwa, zmianie uległy zapisy dotyczące pozycji wydatków ogółem i wydatków bieżących, pozycji wyniku budżetu i pozycji przychodów budżetu w związku z wykreśleniem kwoty 1 000 000 zł. Natomiast w załączniku numer 3, czyli w części opisowej do wieloletniej prognozy finansowej, to bym poprosił, żeby państwo sobie otworzyli i dokonali następujących zmian. W wierszu wydatki jest wpisana kwota 1
298 599 zł i 0 groszy. Jedynkę proszę wykreślić. Na początku. Tak, tą jedynkę na początku. Wiersz niżej o kwotę 1 078 384. Proszę zostawić kwotę 78 384. Wynik budżetu, który jest na minusie, minus 3 miliony 809, proszę z trójki zrobić dwójkę, tak żeby było minus 2 miliony 809. Przychody proszę w ogóle wykreślić. I w pozycji nadwyżka deficyt operacyjny ustalono zamiast słowa deficyt wpisujemy nadwyżkę i kwotę 684 tysiące zastępujemy kwotą 315 045 zł i 64 groszy. 315 045,64. I to są wszystkie zmiany do UBF-u i do popisówki, jeżeli chodzi o wykreślenie kwoty 1 000 000 zł. Dziękuję. Czy Państwo mają pytania? Nie widzę. Proszę o głosy Komisji Budżetu i Finansów. Kto jest za pozytywną opinią? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam Komisję Budżetu i Finansów. Dobrze, to rozpoczynamy po raz kolejny obrady Rady Miasta i przechodzimy, to był punkt 8 w tej chwili, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. Pan Skarbnik przed chwilą omawiał uchwałę budżetową, czy ktoś ma jakieś, czy tak, poproszę o opinię komisji jeszcze. Opinia komisji pozytywna z dzisiejszym dwoma autopoprawkami. Czy pan skarbnik jeszcze raz ma omówić uchwałę? Przed chwilą chyba omawiał. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Proszę bardzo. Jeszcze kwestia budowa infrastruktury technicznej terenów przy ulicy Ignacja w 72215. Coś bliżej się dowiemy, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Proszę pani Elżbieta Pawłek. Są to środki finansowe, które były w niewygasach z budżetu roku 2016 przeznaczone na budowę wodociągu uzbrojającego teren, znaczy budownictwa przy ulicy Ignacy. To są działki, których właścicielem jest. Czyli te po kurnikach, tak? Tak, a na czym polegało tam uzbrojenie tych działek wcześniej? Budowa wodociągu. Czy to tyle zabrakło? Nie zabrakło. To były środki, które nie zrealizowano do końca inwestycja i wykorzystane fizycznie, środki praktycznie. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 34, łamane przez 280 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29 łamane przez 226 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017. Za przyjęciem uchwały. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym większością głosów przyjęliśmy uchwałę. Przystępujemy do podpunktu B, czyli zmiany uchwały nr 29/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy. Przed chwilą pan skarbnik omawiał uchwałę. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna z dzisiejszą autopoprawką i zmianami
załączniku numer 3 gotowym. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 34 łamane przez 281 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29 przez 225 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Nie widzę, tym samym większością głosów przeszło. Dziękuję bardzo i przechodzimy do podpunktu C tego punktu, czyli podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Poproszę pana skarbnika o omówienie. Szanowni Państwo, ostatni projekt uchwały dotyczy trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. Taka uchwała była podjęta przez Państwa w 2015 roku, dokładnie 17 września. Jednakże po perypetiach, które miały miejsce z końcem 2015 i 2016 roku, jak tutaj próbowaliśmy to wszystko przygotować, troszeczkę nam się z czasem to wszystko rozjechało. W związku z powyższym przygotowaliśmy propozycję bardziej taką komasującą terminy czasu okresu przygotowania, przedstawienia Państwu, przeprocedowania całej procedury związanej z uchwaleniem budżetu. Sama treść uchwały, która jest Państwu przedstawiona, jest identyczna jak uchwała, która była podjęta 17 września 2015 roku. Zmianie uległ tylko załącznik do niniejszej uchwały, który tutaj Państwu przedstawiliśmy. Chcielibyśmy, aby ta wersja została przez Państwa zaakceptowana. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie załącznika numer 1, tak żeby nie zmieniać, nie dokonywać zmiany na zasadzie zmiana załącznika i pozostajemy przy starym trybie uchwały. Postanowiliśmy uchylić starą uchwałę i wprowadzić jeden jednolity projekt, który będzie zawierał załączony, zmieniony załącznik. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 34 przez 282 przez 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym przyjęliśmy uchwałę. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu 9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. Proszę bardzo, pan Włodzimierz Nitrasik. Jestem zaskoczony, że nikt się nie zgłasza, czyżby skończenie materiału dawało znać sobie. Ja chciałem spytać, co z nawierzchnią ulic Nadrzeczna i Dąbrowa. Byliśmy tam w terenie z panią Ero, jeśli nawet tak imieniu, w miesiącu kwietniu. Znaczy jak ty wiem, Nadrzeczna, mieszkańcy otrzymali odpowiedź, że nie ma środków. Ale to tutaj powiem, że ciągle widzimy, że te środki na wszystko są, ale nie ma na to, akurat tam jest konieczna kwota
raptem 50 tysięcy, czyli mówiąc tak kolokwialnie, niezauważalne właściwie w budżecie, a mimo to ciągle tych pieniędzy nie można znaleźć jakoś. Natomiast bardziej interesuje mnie Dąbrowa. Jeżeli pani oczywiście może mi coś powiedzieć na temat Dąbrzeczny, to bardzo się ucieszę. Co z ulicą Dąbrowa też? Proszę odpowiedzieć, tak. Panie radny, byliśmy w kwietniu, fakt jest taki, że ostatniego kwietnia, ale to można już tak liczyć. Zdążyliśmy. Jedno, zdążyliśmy w tym kwietniu, czyli nie to, że tam cały kwiecień. Natomiast co innego odpowiem. Ulica Nadrzeczna jest w bieżącym utrzymaniu i to na dzień dzisiejszy jest drogą właściwą, przejezdną i chyba nikt nie narzeka, że nie ma możliwości przyjechania. Problem jest w nawierzchni, ale to musiałoby być zadanie inwestycyjne. Takiego nie ma, czyli ja tutaj nie powiem, kiedy ono będzie zrealizowane, ani na jakich zasadach. Oczywiście kwota, którą Pan Radny powiedział, jest kwotą orientacyjną, że do takiej kwoty są konieczne nakłady. Natomiast od strony ulicy Dąbrowa poprawki, o których razem byliśmy i faktycznie one są konieczne do zrobienia do końca września, będą wykonane. Dobrze. Następne pytanie dotyczy komunikacji z Łodzi. Wspominałem na poprzedniej sesji, że został zgłoszony problem powracania do Konstantynowa naszych mieszkańców, którzy z tych czy innych względów znaleźli miejsce zatrudnienia na terenie Strychowa. Po zakończeniu pracy na drugą zmianę, czyli o godzinie 22, są w Łodzi około 22.30 i zgłaszano, chyba w marcu było, brak możliwości dotarcia na teren miasta komunikacją tramwajową, autobusową bez znaczenia. Burmistrz Papiński odpowiedział mi wówczas, że rozmawiano z MPK i że oni podchodzili do tematu przyjaźnie, nie widzieli problemu. I że wróci do tematu i rozumiałem, że ten temat będzie jakoś załatwiony. Sugerowałem, że ten środek lokomocji musi odjeżdżać z Łodzi w okolic tam, nie wiem, Dworca Północnego, no to jest Wojska Polskiego, około no, 22.30. Na dzień dzisiejszy ostatnim środkiem komunikacji, który można dostać się z tamtego rejonu do Konstantynowa, jest autobus, o ile dobrze pamiętam, z którego trzeba się przesiąść na tramwaj odjeżdżający o godzinie 22.08. Następny środek lokomocji, który umożliwia dotarcie do miasta, jest po godzinie 2 w nocy. Chciałem się dowiedzieć, czy będzie rozwiązany jakoś ten problem, czy podejmiemy jakieś kroki, czy nie? Proszę bardzo, Pani. Komunikacja międzygminna autobusowa jest pomiędzy Łodzią a Konstantynowem Łódzkim, czyli na bazie realizowana jest na bazie porozumienia, czyli z samego efektu wynika, że musi być to zgoda dwóch gmin. Oczywiście nasz postulat, żeby ta komunikacja była w dłuższym okresie czasu i Łódź pierwszą zmianę, która wprowadza, ponieważ wprowadziła na swój teren reformę komunikacyjną, tak to nazywają, czyli wiele zmian, wiele innych kursów. Pierwszą zmianę, którą w ogóle w tej komunikacji ruszy, to będzie 1 września. Jest taki postulat oczywiście z naszej strony realizowany, natomiast też przez Łódź dyskutowany, że dla nich zapotrzebowanie to są pojedyncze osoby, a nie jest potok pasażerski taki, żeby no właściwie ta komunikacja była. Czyli 1 września to jest realny pierwszy termin, w którym ta komunikacja może być zmiana, bo Łódź wprowadza w innych swoich punktach również, czyli to uzależnia od no właśnie tej zmiany. Dziękuję bardzo. Wprowadzali wcześniej zmiany. Wprowadzali zmiany wcześniej w Łodzi. Sukcesywnie są wprowadzane. Dla tych międzygminnych pierwsza, która ma być, to ma być wrzesień. I to też będzie dotyczyło jeszcze pobijania września. Od 1 września. Ale znaczy problem polega na tym, że ja rozumiem, że ustalano połączenia. Przed wprowadzeniem tych zmian to ustalano między gminą a Łodzią, tak czy nie? Tak, były ustalone, oczywiście były propozycje no zmiany i rozkłosy, które jest. Ale mamy taki efekt, że ostatni pojazd to jest 22.08. I też. A wiemy, bo mamy wiedzę, że pracują w Strychowie i nie tylko. I teraz pytanie, jak się mają dostać z powrotem do naszego miasta. Ale w ogóle ten rozkład połączeń był również konsultowany w szerokiej formule z mieszkańcami. I to no, było, że ci, którzy, bo wiadomo, że mamy określoną ilość kursów, czyli
konkretnie jak 23 czy 20, zależy w jakim okresie czasu i co to są za kursy. I możemy w ramach jednej doby posługiwać się taką ilością. I teraz tak, ci, którzy na przykład w manufakturze tam pracują i kończą wcześniej, to był postulat, żeby nie czekali tam pół godziny czy inaczej. Czyli tu nie jest rozwiązaniem forma zachowania, czyli przedłużenia w czasie tego kursu, bo gdybyśmy pytali mieszkańców, to może być znacznie więcej tych, którzy chcą, żeby ten kurs ostatni był taki, niż przedłużono o to pół godziny czy godzinę. Tutaj formą jest dodatkowy kurs, a to jest trochę co innego. Znaczy, rozumiem, z Pani odpowiedzi wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, tak? Nie ma możliwości, dokładnie tych, tak. Czy pierwszy wrzesień to będzie pierwszy. Czyli właściwie dla wszystkich, którzy pracują w Łodzi lub po tej północnej stronie Łodzi, północno-wschodniej właściwie, nie ma możliwości powrotu do miasta komunikacją po godzinie 22, na dobrą sprawę. Bo jeżeli ten na 22.08 jest ostatni, no to właściwie nie ma możliwości. Następne pytanie dotyczy również komunikacji, to znaczy autobusu 94 z Wyszyńskiego, tak? Zgodnie z tymi informacjami, jakie do mnie docierają, na rozkładach jazdy, które zawisły, są informacje nieprawdziwe, ponieważ są tam wymienione liczne autobusy, również te, które na nasz teren nie jeżdżą. Nie wiem na jakiej zasadzie, podobno tak to wygląda. Poza tym, podobno godziny przejazdu tych autobusów nie są skorelowane z potrzebami, to znaczy one jeżdżą w tych porach, w których właściwie nie ma takiej potrzeby. Jest problem z dojazdem do szkół, z powrotem ze szkół, z dojazdem do pracy, z powrotem do pracy. Natomiast te autobusy poruszają się na tej trasie w godzinach właśnie tych środkowych, między tymi potrzebami. I to również musimy czekać co najmniej do września. Znaczy ja sprawdzę, jak jest to zarzut, że oczywiście ten rozkład nie jest właściwy, to powinni pilny. Znaczy ja to zastrzegam, że ja nie sprawdzałem tej godziny. No tak, ale ja też sprawdzę, nie chcę tutaj dyskutować, bo nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast to znaczy MPK oznaczyło przystanki, tak jak i no właściwie organizowało na nasze zlecenie przystanki i rozkłady jazdy zgodnie z formułą, czyli nie to, że ktoś mógł pomylić. Natomiast jedna jest sprawa, jest tych autobusów 10 kursów dziennie, tak? I jest tak, był szczyt, czyli jest poranny, później jest przerwa i na powroty, czyli na dojazdy do pracy jest nakierowany do szkół i na powroty również mieszkańców z tamtego terenu. Oczywiście oczekiwania mieszkańców może są im większe, czyli na przykład ja miałam sygnał, żeby nie było przerwy, tylko żeby był co godziny, żeby było jeszcze częściej. Natomiast jakie są możliwości finansowe, takie są realizacja. Tutaj można byłoby dołożyć kursów, ale oczywiście jest problem finansowy. Prosiłbym o sprawdzenie tego. Tak, sprawdzę, nie chcę podejmować pani jeszcze raz. Jednoznaczna informacja, że właśnie w tych porannych i popołudniowych rzeczach brakuje, tylko czy będzie istniała możliwość skorygowania wcześniej niż przed wrześniem? To na pewno sprawdzę wcześniej. Jak będzie, to oczywiście zwrócę się do MPK, do tych, którzy piszą. Dziękuję. Ja przekazuję prowadzenie sesji panu Markowi Łukaszyńskiemu. Dziękuję. Pan radny Łukaszyński. Mam pytanie dotyczące przystanków, gdzie właśnie jeździ ten radny autobus 94 plus PKS, ten lutomierski. Gdzie, w jakim celu tam stoją dwa słupy te przystankowe? Na 1 maja tam stoją dwa słupy, czyli jeden z rozpiską PKS-u, drugi stoi z rozpiską właśnie linii 94. To ten słup linii 94 to kto stawia? Znaczy chyba nie ma pani już właściwej informacji, ponieważ jeden z tak. Nie, to MPK stawiało, porządkowało za pani już dobrze. Konrad Sutra, bardzo proszę. Pani Elżbieto, wie pani jaki temat poruszę? Nie wie pan, może ten temat poruszać nie wie. Ale z panią dzisiaj tylko jeden. Chodzi mi o chodnik na Słowackiego. Przekaże pani dobrą nowinę mieszkańcom, czy nie? Dzisiaj? Czy przekaże pani dobrą nowinę mieszkańcom? Że te płyty, które odstają, będą wymienione i wymienione na dobre. Pan burmistrz na ostatniej komisji dał taką, przekazał państwu taką informację i na pewno ja to trzymam. Że te, które są zniszczone, wystające, poprawimy. Cieszę się, że pani to trzyma. I że głowy zbliżone. Dziękuję. Jeszcze jedno. Bardzo proszę. Glokiem.
Bardzo dzisiejsza sesja mnie ucieszyła pod jednym względem, że z niektórymi radnymi KPS-u możemy jednak się porozumieć i przemawiają do nich liczby i konkretne argumenty merytoryczne. Dziękuję Marcinie. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Ja mam tutaj tak, kilka sobie punktów, o których już jakiś czas rozmawiamy. Panie Lu, jednak zapytam o to. Prac wolności, jak z Sadowej wjeżdża się prac wolności, nie ma znaku. I tak, jeśli chodzi o prac wolności, to jest wiadomo, że jest ustą pierwszeństwa. Ale ten, kto z Sadowej jedzie, to on nie wie, czy ma pierwszeństwo, jest wielkie badanie się. Ja powiem szczerze, no, z policjantami jeździłem. Nie tylko ja, bo też mieszkańcy na tym sugerują, żeby tam moim zdaniem, nie tylko moim, powinien być znak droga z pierwszeństwem. Jak jedziemy dalej w stronę ulicy Polnej, no to też od Polnej do Placu Wolności to się zatrzymujemy, bo jest znak ustą pierwszeństwa. Ale z tego Placu Wolności to on nie wie, czy może jechać, czy nie może jechać, czy ma pierwszy, czy na wyczucie. Ja nie wiem, czy mam powiedzieć, czy już prosi, czy nie wiem, pójdziemy tam z policjantem z ruchu drogowego, czy mamy zażądać tego znaku. Dwa znaki, nie tylko moim zgodnym zdaniem, powinny tam być bezwzględnie. Nie wiem, nad czym się zastanawiamy. A jeszcze, po drugiej stronie Placu Wolności, tam bliżej Jacka, tam są znaki z każdej strony, jak się wyjeżdża. Proszę i tak, generalna zasada jest, że jak się zmienia drogę, czyli jest pierwszeństwo na drodze i on się podporządkowuje do wtedy. Natomiast jak na fragmencie, całym ciągu drogi jest pierwszeństwo, to nie musi być sygnalizowane na każdym skrzyżowaniu. Nie jest pan mówi Sadowej, prosto pan jedzie, dojeżdża pan do ulicy Lutomierskiej. Ale najpierw jadę Sadową, no tak. I tam jest Daszyńskiego, później jest 8 marca, zatrzymuje się. Ale ja wiem, tam są znaki, to się zmienia. Podporządkowanie to są znaki. Natomiast mówimy już o samej Sadowej, czyli o tej nawierzchni strumieni. Tak, od tego fragmentu. Tak, ma pan pierwszeństwo i tak naprawdę to pierwszeństwo jest do samej ulicy Lutomierskiej. A kto ty zna? Placu Wolności. Kto ten, kto zna? Ale dobrze, jak ma poprawić kodeks sytuację, dokładnie, natomiast jak ma poprawić sytuację ten znak, to proszę, byliśmy z policjantami z Policji Powiatowej w Pawianicach i również mówił, że no też nie ma zasadności, żeby stawiać znaków jeden przy drugim, ponieważ ich czytelność będzie znacznie mniejsza. Natomiast jak społeczeństwo w tamtym rejonie mieszkańcy mają taką zapotrzebowanie, to te dwa znaki na pewno. Nie tylko mieszkańcy ci co dał, bo to jest taki szlak rowerowy, tam sobie jadą i już nie będę przytaczał tutaj. Ale to taka prośba, tak? Tak, dobrze. Natomiast bezpiecznie jest dzisiaj. Dzisiaj pani spełnia życzenie. Dobrze, jeszcze, jeśli chodzi o znak, to drugi, tam przy, jak była ulica Lutomierska robiona, zatoczka przy szkole podstawowej numer 2, czy teraz jest przy szkole, to przeniesiony był przystanek. Ja też kiedyś dopytałem, a dziś... A ja odpowiem dzisiaj. Tak. Nie ma jeszcze do dnia dzisiejszego odbioru ulicy Lutomierskiej, jest to droga w trakcie prac i przystanek w lokalizacjach, gdzie jest zatoczka, zostanie przeniesiony po zakończeniu tej inwestycji, oddany do użytkowania fizycznego. No, miałem dzisiaj taką sytuację, że sąsiadka powiedziała, że stanęła tam, gdzie jest ten znak, a bus zatrzymał się przy zatoczce i jej nie wziął. Mamy troszeczkę, wszyscy już wiedzą, że ta zatoczka funkcjonuje. Docelowo będzie, tak jak pan... Ja wiem, bo ja rozmawiam z zarządem dróg województwa łódzkiego i wiem, że mają postawić. Ale czy nie lepiej, i wiem, że też, że gmina ten znak, czy nie, postawić. Nie możemy tego znaku po prostu zdjąć? Na ten czas, może inaczej, nie możemy urządzać na tym, co jeszcze nie urządzone. Czyli rozkładu jazdy nie ma na tym nowym, nie ma przedstawionej tabliczki. A tam w ogóle nie było rozkładu jazdy. Także absolutnie po odbiorze, czyli gdzieś w granicach 15 lipca najwcześniej będzie możliwe to co najwyżej możemy ten nowy znak spowodować, żeby został worek poustawiony na tym znaku. Na ten stary. Okay. Na nowy, o tym mówimy na nowy. Znaczy nie, ja mówię, że ten niepotrzebny jest ten znak, który... Ja wiem, co pan mówi, tylko że w trakcie robót nie jest przekazany miastu przystanku, tak? Nie było jeszcze odbioru. I fizycznie my nie możemy zmieniać zasady. Czyli był stary przystanek, jak będzie oddany do użytkowania, to wtedy celowo była ta zatoczka zrobiona, żeby służyć mieszkańcom, ale dopiero w określonym czasie. Na dzień dzisiejszy jest to plac budowy. Czyli jak się wózy zatrzymują, to nielegalnie robią? Dokładnie tak. Co najwyżej możemy założyć na ten nowy worek. Nowego szczytu będzie dopiero. Będzie dopiero. No jest pan mówi, że stoi. Nie, że będzie. Stary. Proszę.
Jeszcze chciałem się zapytać, nie, bo mam problem. Proszę, proszę. Konkretnie. Chciałem się, znaczy dla mieszkańców Przemieścia to są konkretnie, ja o to proszę. Także na, teraz Bechcice, jaki jest grafik na ulicy Bechcice? Oficjalnie nie otrzymaliśmy na dzień do dnia dzisiejszego powiadomienia o fakcie. Wiem w wykazie, że dostaliśmy środki finansowe. Czyli będziemy procedować po umowie podpisanej środki i będziemy dalej działać. To jest już podpisana umowa? Nie jest podpisana, porozumienie. Dzisiaj była rozmowa z wójtem i wyrasza wolę podpisania umowy. Nie wycofuje się z przekazanych środków. Czyli jak będzie umowa, te umowy będą podpisane, to porozumiem, że ogłaszam przetarg. Tak, mamy dokumentację techniczną od tej strony, czyli od fizycznej strony jesteśmy przygotowani. Tam ja już mówiłem też o tym parku na pracowolności, od strony konstylany, no mimo wszystko stoją samochody cały czas, wydrawniki wyjeżdżają. Prosiłem o taką tabliczkę, żeby tych ludzi tam nie karać mandatami, tylko jak ktoś zobaczy tabliczkę na trawniku, to myślę, że to czasami powstrzyma tych parkujących kierowców przed tym, żeby na tej trawie stawali. Nie wiem, czy coś robimy z tym? Pan mówił o znaku, natomiast na ja mówię, nie, właśnie to jest tak, nie będziemy stawiać znaku. Czyli stawiamy na mandaty. Jak będzie znak, to musi być mandat. No właśnie. No nie, ale nie, no chciałem tabliczka, żeby tak, no, jakby tam, nie wiem, ludzką twarzą rzecz dużo pokazać, że tak, tabliczka czasami blokuje tego, któremu się zdaje, że można na tej trawie zaparkować, a de facto nie może. Możemy coś takiego zrobić? Są tabliczki, że psem trzeba wchodzić i tak dalej. Panie Marcinie, bo tak słucham spokojnie, ale wie pan co, na dobrą sprawę z poważniejszymi problemami, to ja do pani Eli chodzę poza sesją. I w ogóle do pani Eli na sesji nie mam pytań. Ja i bardzo proszę, żeby już bez polemiki, tylko pytanie-odpowiedź. No, dziękuję. Panie przewodniczący, o tych sprawach z panią Melą i jeszcze z wieloma osobami rozmawiamy chyba od roku i nic się nie zmienia. Na panu listę, to pan mi powie może, co mogę zadać. Dobra, nie, niech pan zadaje. No zadaję, rozmawiamy, jest to rozmowa. Ale chodzi o to, żeby pytanie-odpowiedź, no, bez takich dyskusji. No tylko niepotrzebnie przedłużamy. Ale komu się spieszy? No jesteśmy tu dla mieszkańców. Nikomu. Nikomu się spieszy. Później już tak prosto z pracy. No, dobrze. To proszę. Nie, no bo to zaraz do prawa. Jaki ten punkt brzmi, przepraszam? Interpelacja. No właśnie, na czym to polega? Że zadaje się pytanie i czeka się na odpowiedź. A nie, zadaje się pytanie i się komentuje to pytanie. No, bardzo proszę, pytanie i pani Ela panu udzieli odpowiedzi. No właśnie, kilka pytań się zadaje od wielu, wielu miesięcy, to warto przypominać na tym punkcie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, bo tak, w tym parku już są, już też prosiłem do stanicy, żeby był taki, no nie chodnik, takie miejsce, jak jest do Konstylany. I nie wiem, co się z tym dzieje. Przemek. Bo też jest wyjeżdżony. Sygnał słyszałem, natomiast jakieś konkretnej prośby o tym, że takie klasy mają być robione, to teraz już. Znaczy no. Ja umie z tym nie być. No dobrze, to pan jest. Powiem tak, na poprzedniej sesji pan radny zgłosił ten temat, że mieszkańcy wydeptali w kierunku Konstylany i wydeptali w kierunku stanicy. No i tak. I była prośba taka, żeby coś w tym kierunku zrobić. Dlatego panie przewodniczący, pan teraz wie oficjalnie, że coś takiego było. Może jeszcze jedna rzecz, gdzieś sprawdza zabaw, będą roboty ziemne wykonywane i jest panie piach od zabawki, które tam stoją i może w tym czasie będzie sprzęt na placu wolności, to wykonamy, panie radny, ten fragment połączenia. A jakiej szerokości to miałoby być? Takie same jak do konstrukcji. 4 metra szerokość. Tak. Dobrze, jeszcze mam tam oczywiście ludzie sobie robią skróty. Też, nie, no ale to już jakby to już jak kultura korzystania z dóbr naszych takich wspólnych. Ale nie wiem, tam jak się wjeżdża, rowerem można jeździć w parku, ale tam jak się wjeżdża, to są takie krawężniki duże. Jak ktoś rowerem jeździ, to wie, że to jest dokuczliwe.
Nie wiem, coś z tym zrobimy, żeby one były takie jak na ulicy Ludowieckiej na przykład, łagodne, z grzezolicy na... Chodzi o ten taki podmiot od strony sadowej, o, tak? Tak. Jest tam problem znany, jeśli będzie wykonawca, to poprosimy, żeby tam coś... Myślimy. Nie jest takie proste, żeby rozmawiać z wykonawcą, żeby przyjechał z ciężkim sprzętem po to, żeby nam zrobić 2 metry jakiejś nawierzchni, bo nie ma nawet czasnych ludzi, tak? Dobrze, bo to rower, ja tak się składa, że rower jeżdżę dosyć często i po Konstantynowie i po Łodzi. Czy my jakiś mamy taki, nie wiem, projekt ścieżki rowerowej Łódź-Konstantynów i samych ścieżek rowerowych w Konstantynowie, bo one są zaznaczone, ale też są takie krawężniki, nie ma sygnalizacji rowerowej. Coś myślimy na ten temat? Jakiś projekt jest, bo bym się z chęcią łączył. Zobaczymy z kasą. Jest na dokumentacja na taką ścieżkę na ulicy Kolejowej. Na Kolejowej, ale mam te świnie od np. na Pawła, co będziemy robić? A to już nie jest moja, to nie jest nasza droga. No jest, ale... Droga wojewódzka. To był pan Owocki. To był pan Owocki. Dobrze, a jeszcze się chciałem zapytać ten, dzisiaj pani tramwaj do Lutomierska, tak? Było spotkanie, czy też żywo ma? Było spotkanie, wszyscy wyrazili wolę, żeby tramwaj jak najbardziej zainteresowane strony przywrócić i kursować, natomiast są konieczne do podjęcia działania, żeby tak było. Pierwsze zakończenie przez województwo drogi i rower, który tam odwadnia i komplikuje sprawę z wodą, i później poprawa torowiska punktowa. Była taka prośba do prezesa NPK, żeby wyraził wolę na punktową naprawę torowiska na odcinku pomiędzy Placem Wolności a ulicą Krzeską. No oczywiście w tym spotkaniu uczestniczyli radni i po jednej stronie, i po drugiej nasi, jak i gminy Ludomierskie. Czyli jest wola, żeby to robić, tak? Proszę. Czyli jest wola, żeby robić. Ale pieniędzy nie ma. Zrobić, ale chętnie do pieniędzy nie było tak bardzo. Rozumiem, że gminę zobowiązuje nas, że może nie prawić na drogę obowiązku. Tak. Zostaliśmy siłą przymuszeni przez pana radcę prawnego z Ludomierska, że musimy to zrobić. No dobrze, to jeszcze widzę, że temat będzie... Dobrze, ja dziękuję. Dziękuję. Pani Gabriela, bardzo proszę. Chciałam zadać pytanie, ponieważ na ostatniej chyba sesji czy komisji pytałam tutaj pana burmistrza Pińskiego i prosiłam, żeby były znane, chyba BW jest wykonywany na budynek pasywny, koszta. Ja wiem, że te koszta nie będą co do złotówki, to nie jest kosztorys, ale czy takie koszta może są już znane? Koszta są znane, bo wniosek składamy do 29 czerwca, także tam mamy już co do złotówki. Nie pamiętam na pamięć. Całkowite koszty 4 600 000 z kawałkiem, dofinansowanie 2 902 000 też z jakimś kawałkiem, bo taką kwotę występujemy. To mogę podać, bo wiadomo, że wniosek studium jest już wykonane, studium wykonalności. Wniosek też już pracujemy, także w uchwale WPF wkład własny był zabezpieczany w ramach tego zadania także. Dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę. Bardzo proszę. Chciałam zapytać, ponieważ nie ma już pana burmistrza, wiceburmistrza, to może pan sekretarz będzie w stanie odpowiedzieć. Dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Myślę, że to jest taki czas, również początek roku, pewnie jakieś informacje, może już bliższe państwo macie, czy do realizacji tego budżetu, bądź do jego promocji też zatrudniamy w tym roku jakiegoś doradcę, czy nie przewidujecie tego państwa? Na chwilę obecną nie przewidujemy. Przewidzimy, ja to nie wiadomo. Tak, dziękuję. Jeszcze mam pytanie, właściwie, czy mogę złożyć mam dwie interpelacje. Dotyczą one właściwie spraw finansowych naszej gminy. Bardzo proszę. Tak? Dziękuję. Proszę bardzo, pan Jakubowski. W międzyczasie, jeśli mogę, mam prośbę. Zgłaszałem wczoraj panu burmistrzowi, panieru, niestety pani wcześniej uciekła, a teraz mi się przypomniało. Chodzi mi mianowicie o postawienie przystanku, zrobienie, postawienie tablicy przystankowej przy straży. Tak rozmawialiśmy już wcześniej, była zgoda. Tak? Oczywiście. Bardzo bym prosił, bo mieszkańcy proszą i nie wiedzą do końca, czy jest tam przystanek, czy nie. A druga rzecz, prosiłbym, jeżeli jest to możliwe, niby to jest, jak to pan burmistrz wczoraj nazwał, już nie będę dowydywał. Chodzi mi mianowicie o pomalowanie, o odświeżenie pasów, tak? Na głównej drodze i nie tylko. Chodzi o to, że jest bardzo
zła widoczność, przejścia dla pieszych, tak? Bardzo słabo widoczne. Także jeżeli jest możliwość, to bardzo bym prosił o odświeżenie. Chciałbym dopytać na głównej drodze, to znaczy na których ulicach? Czy to chodzi o drogi wojewódzkie, czy krajowe, czy na przykład Krutomierska? Łącznik drogi wojewódzkiej przykładowo z drogą, no nie wiem, Plac Wolności, a tak. Tutaj przy Moniuszki, proszę mi wierzyć, że no po części jest jakiś część widać tego pasa. Bardzo bym prosił, bo mieszkańcy mówią, jest to przejście, czy nie ma. Będę monitorować, natomiast wpływu na województwo nie mamy. Skrzyżowanie należy w obrębie wyższej kategorii drogi, czyli w tym przypadku należy do województwa łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze? Tak się umawialiśmy, ale wyjątkowo. Wyjątkowo. Też chciałam tylko nawiązać tego tematu właściwie tych pasów, bo tutaj jeden kolega radny i trójkolega radny o tym mówił. Ja myślę, że taka sytuacja dotyczy właściwie całego miasta, tak? Bo i w moim okręgu są pasy do pomalowania, także myślę, że to nie ma co mówić. Tak, wszędzie trzeba, po prostu taki przegląd wszędzie. Tak? Tak, ale my decydujemy o drogach gminnych i na nich możemy malować i na pewno też są takie miejsca. Na ogół jest to, że przed rokiem, rozpoczęciem roku szkolnego malujemy na nowo, żeby były świeże na 1 września. Jak jest potrzeba, zrobimy to wcześniej, ale myślę, że ten sierpień to jest chyba właściwym okresem czasu. I to jest taki mój konik, powiem, panie Eli zawsze przypominam i na 1 września, przed rozpoczęciem roku szkolnego, wszystkie pasy są pomalowane. A w tym roku jeszcze będą niektóre drogi, które są zniszczone, też wymienione. Pan Waśnicki, proszę. Taka prośba, żeby nie oszczędzać tam na tych pasach, bo tam widzę, są różne technologie i ta technologia nadryskowa, czy nie ma to nazwać, no jest... Grubowarstwowa. Grubowarstwowa jest, no, dużo lepsza i na dłużej wytrzymuje. Taka prośba, żeby... Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań. Bardzo proszę. Znaczy przede wszystkim ja zaprotestuję zdecydowanie przeciwko takiemu dyscyplinowaniu radnych. My możemy się starać łączyć, to wcale nie znaczy, że nie mamy prawa zabierać partycypacji głosu. To tak na marginesie. Panie, ja bym tylko chciał spytać, bo będzie zrealizowany ten ruch, mówił na Rzeczny. Tak, jaki termin orientacyjny mogę podać? Pana, nie chcę powiedzieć, ale to znaczy, postaram się, żeby do 1 września był wykonany. Teraz odlokowany czas i to oczywiście w pasie drogowym, to o czym nie ten pierwszy odcinek na Rzeczny, tak, kolejny, tak, który mówimy tej 30. Ale... Dokładnie. 1 września nie powiedziałem, ja na... Będzie można się odwołać do nagranego materiału. 2025. Nikt więcej się nie zgłasza, w związku z tym przechodzimy do następnego punktu. Informacje związane z organizacją Rady Miejskiej. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej przekazane radnym na 24. sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Miejskiej w okresie od poprzedniej sesji, jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Informuję, że w okresie lipiec-sierpień 2017 roku radni Rady Miejskiej nie będą pełnili dyżurów ze względu na przerwę urlopową. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą przyjmowali interesantów w formie dyżurów w każdy wtorek w godzinie 16:17 w pokoju numer 41, drugie piętro. Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej będzie przyjmowała interesantów w sprawach mieszkaniowych w pierwszy piątek lipca, 7 lipca oraz ostatni piątek sierpnia, 25 sierpnia w godzinach 14:00 do 15:00 w pokoju numer 7, sala obrad na parterze. Kierownik Biura Rady będzie przebywała na urlopie w okresie od 17 lipca do 7 sierpnia. W dniu jutrzejszym na zakończenie roku szkolnego w imieniu Rady Miejskiej pan przewodniczący wręczy nagrody książkowe dla najlepszych samorządowców w konstantynowskich gimnazjach. Ponieważ spotykamy się, Szanowni Państwo, po raz ostatni przed przerwą wakacyjną, to życzę wszystkim miłego urlopu, najlepszego wypoczynku.
i z zapałem sił spotykamy się po przerwie wakacyjnej. Myślę, że nie będzie potrzeby zwoływania żadnej sesji nadzwyczajnej. Także w imieniu własnym, w imieniu przewodniczącego udanych wakacji. Wszystkiego najlepszego. W ten sposób kończę dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu. Do widzenia.